to się dzisiaj działo, powiedzcie. My malowaliśmy czapki, kapelusze i różnymi farbami. Było wesoło. A po co te czapki? Kto je będzie nosił? Stanisław Moniuszko. Wieleński Dom Nauczyciela we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie zorganizował nietypowe obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Uczniowie szkół litewskich i polskich zostali zaproszeni do przygotowania urodzinowych czapeczek i kartek z życzeniami dla kompozytora. Happening miał się odbyć w skwerze przy pomniku Stanisława Moniuszki, ale pogoda pokrzyżowała plany organizatorów. Część warsztatowa odbyła się więc w Domu Nauczyciela. Nasza idea i była, bo jest w tym roku dużo imprez Stanisława Moniuszki i jest wielkie koncerty i jest różne lekcje, a my pomyśleli, że u nas dużo różnych jest kulek dziecięcych, malarska szkoła i my zrobimy trochę inaczej. Bez takich oficjalnych, dużych słów, tam rozmów, żeby dla dzieci było wesoło. Samo główne, żeby oni pamiętali, komu stoi pomnik w tym skweru. Sztywne jakieś, nie wiem, nauczanie, czy promowanie czegoś, nie wiem, pokazywanie czegoś przez taki tradycyjny sposób, nie wiem, wykładu i tam ławka, nauczyciel i tak dalej. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach jest skuteczne, że bardziej dzieci chyba, nie wiem, więcej czegoś mogą się nauczyć i o czym się dowiedzieć właśnie poprzez tego typu rzeczy. Z gotowymi czapeczkami dzieci udali się pod pomnik Stanisława Moniuszki. Jak przystało na urodziny, był duży tort, którym częstował Instytut Polski w Wilnie. Na urodzinowym happeningu nie mogło zabraknąć uczniów Polskiego Gimnazjum w Kowalczukach imienia Stanisława Moniuszki. Robimy wystawy rysunkowe, także pocztówki dla Stanisława Moniuszka. Na lekcjach historii, na lekcjach muzyki, na lekcjach plastyki. Właśnie ta impreza, moim zdaniem, najbardziej im się zapamięta. Bo jest, no, taka twórcza bardziej. No to jak wam smakował ten tort urodzinowy Stanisława Moniuszki, co? Bardzo smaczny był. No, smak był ciekawy, taki smaczny. Bardzo smakował. No, a powiedzcie, no, czy wy myślicie, czy Stanisław Moniuszka jest zadowolony ze swoich urodzin? Bardzo.